Widzieliście w ubiegłym tygodniu te prowokacje. Dla mnie w oczywisty sposób sponsorowaną, z, z którą, przez którąś z wielkich sił politycznych, dla których jesteśmy wrzodem na tyłku, ten pełen oszustw i krętac tekst w SuperEkspresie o podziałach, które rzekomo są w Polsce 2050. Ten zbiór bredni zdementowaliśmy, pokazaliśmy manipulacje w dziennikarza w cudzysłowie, który ten tekst pisał. Pokazaliśmy wam wszystkim mocno, że jesteśmy razem, to nie jest żaden pizzy naprawdę. Razem mocno jesteśmy i mocno też będziemy stali na tym stanowisku, na którym stoimy. Tak, będzie trzeba zawierać różne taktyczne sojusze. Tak, trzeba będzie układać się i współpracować, ale będziemy to robić z autonomicznej pozycji. Będziemy to bardzo konkretnie przypominać, że ja poszedłem do polityki w 20 roku, nie zapisując się ani do pisu, ani do platformy, tylko po to, żebym wreszcie. Miał na kogo głosować i żeby wreszcie rozszczelnić ten toksyczny, dwupartyjny system, który w Polsce od tylu lat funkcjonuje niestety z powodzeniem. Ja wiem, że się nie da tego wszystkiego zrobić od razu. Ja wiem, że to nie jest tak, że to jest takie hop -siup, że poszedł i zrobił, ale gdzieś trzeba zacząć, ale gdzieś trzeba spróbować, ale gdzieś ten klin merytoryczny, zupełnie inaczej myślący, z zupełnie inną perspektywą trzeba wprowadzić. Zasługujemy na więcej niż tylko duopol. W, zasługujemy na to, żeby ta Polska była myślana wreszcie w kategoriach kaden, pokolenia, a nie kadencji. Dzisiaj jasne musimy uratować Polskę od szołomów, krętaczy e, i tych, którzy sobie na niej kabzę e, nabijają, na ludzkiej krzywdzie dzisiaj w sposób zupełnie fizyczny. W, e, natomiast będziemy tym, tym wymagającym partnerem, tym partnerem merytorycznym do bólu,